Witam ponownie, tutaj Czaberdach. W poprzednim odcinku Silent Stormu, w którym właśnie jesteśmy, wybraliśmy resztę naszej ekipy, daliśmy im uzbrojenie oraz właśnie parę drobnych rzeczy, o których zapomniałem wspomnieć w pierwszym odcinku. Zapomniałem je zakończyć. I teraz tymi drzwiami wybieramy się na mapę główną, w której wybieramy regiony. Będzie dostępnych kilka tych regionów z możliwymi misjami. No właśnie, to jest mapa regionu. Te rąby oznaczają patrole. One znikają, pojawiają się w grze. Jeżeli będziecie grali w tą grę sami, podejrzewam, że warto je zaczepiać. Raz, że dodatkowy exp z tego płynie. Dwa, w Sentinelsach przynajmniej tak było, że one się pojawiają, te randomowe patrole, w tych samych jednakowych miejscach, jak widzicie. Nie pojawiają się jakieś tu, tylko konkretnie w tym punkciku i gdzieś jeszcze. I czasem te randomowe spotkania są z misjami specjalnymi, w których w Sentinelsach można było naprawdę nieźle zarobić, znaleźć sporo gotówki. Natomiast my podążamy misją fabularną. Może jak się natknę na którąś z tych misji randomowych w późniejszym etapie gry, to ją pokażę, ale tu chciałbym pokazać, no właśnie, konkretnie fabułę dalej, co się dzieje. Yes? Yes. Squad leader Abuel, section 2. I have orders to protect General Abao. Kłaniam się. As you are probably aware, we have reason to believe his life may be in danger. And of course you have the paperwork to support such a story. Of course. I see. Very well then. It is good to have you. Ona brzmi jak francuska. W każdym razie, tak. Życie jakiegoś generała znajduje się w niebezpieczeństwie. I my przyszliśmy. Hej. To był mój piękny ogrodzenie. Dlaczego, panowie cywile, dlaczego zostawcie mi mój ogródek? No co za chamstwo się pleni w tych czasach? Kto tu jest kim? Dokładnie. Dokładnie. Nie! Kurde. Kto cię uczył strzelać? Dobra. My tych gości wiemy, że oni tu są, ale ich nie widzimy. Gdzie znajdujemy się my? Spróbujemy się... A, jeszcze nie weszliśmy. Którędy weszli ci? Z boku. Z boku. I tunelem? Nie widzę żadnych drzwi ani okien otwartych. Nie wiem, którędy weszli. Naprawdę. W każdym razie poziomów... Ile? Podziemia. Niezbyt wielkie. Z jakimś lucikiem. Drugie piętro. Znaczy pierwsze piętro. Drugie piętro. I tyle. Dobra. To nie powinno być z... O! I tu jeszcze coś. Tak, dokładnie. Dobra, lutować będziemy już później. Teraz znikamy, przełączamy się na bieg. I pytanie. Co my w ogóle mamy tu zrobić? Co uchronić generała Bauera? Dobra, więc przechodzimy do... Kurczę, tu są wrogowie. Dobra. O. Dobra. Myślałem, że gość jest bardziej tutaj. Ale trochę... On mnie nie widzi, na szczęście. Spróbujemy to zrobić.
Okej. Nasza ninja. Nasz ninja. Jak oni od spodu weszli w ogóle? Trendy oni weszli. Musieli mieć wroga wewnętrznego jakiegoś. W końcu nasz ninja będzie biegł sobie, będzie biegła sobie tutaj. Mając nadzieję, że nie natknie się na żadny opór. Biber. No, widzę, że przez okno to kiepsko. Raczej nie wejdę. Zaraz na Niemcy z ich zbrojonymi oknami. Biber, czy ty dasz radę? Nie dasz rady. Schowaj się na razie. Ja Lera jasna. Tu się schowaj. We all improve with time. Dani. Ty jako nasz medyk. Right away. Staniesz tutaj. It is bad news. For them. Oli. Ty masz kurcze granaty, gościu. Ty się byś bardzo przydał. W środku. To tak. Mike, ty jesteś też... Kurde. Why? Oli zasłania wejście. No nie. No ale okej, Mike, dobra. Dla ciebie mamy inne zastosowanie. Wybadasz tą stronę. Affirmative. Dobra, skończymy tą turę. Dobrze, że mam pomocników. Pięknie. I się schował. Super. Ciekawie, czy... Jeśli pomocnicy widzą, to czy... O, przez drzwi się przebił. To czy ja też będę ich widział? O kurde. Masz chyba... A ty już nie strzelałeś? I mean you no harm. Ten gość ma... Who wishes to be first to die? Zdecydowanie ma problemy z moralem. Hej, on już też strzelał. Intruder! Tak. Przyszli ukraść jabłka. Jest, pamiętam, jak nas kiedyś koleś złapał na działkach z kumplem, żeśmy truskawki wcinali. Kumpla pogryzł pies, ja dostałem pasem po dupie. O Boże. To było najbardziej... O, pięknie. Pięknie. Co ty mi proponujesz teraz? 49? 56? Co on ma? Pistolecik. On ma kiepski zasięg. Hmm. 51? 6%. Kurde, no ten strzał w głowę... My prognosis for this soldier would not be good. No właśnie. Mike, to tyle. Oli. Może tak zróbmy. Cholera, ten gdzie się podział? Okej. I understand. They are like a roaches under ice box. Dobra.
19. Approvazione. Tu jest jeszcze jeden, cholera jasna. Un altro. Trzech. Dobra. Biber. To oczywiście... O-o. Najpierw tu musimy jednak zadziałać. I am in their sight! I am disabled! Cholera. Kiepsko to widzę. Dobra. Wstań. Schowaj się tu. Confound. Oli. Wpij się w takim razie tutaj. Me. Now I can serve the fatherland even better. Granata za 29%. Sotilas will not bother us anymore. I wzrost expa. Evasion. O, redukcja rzucania granatów. No świetnie po prostu. Aha. Najpierw muszę... Mózg, okej. Okej. Oli, ty już rzuciłeś. Wycofaj się. Mike już strzelał. Dani, jesteś potrzebna. Ten gość już raczej nie zrobi nam problemu. Acknowledged. W każdym razie... Bardzo bym ci prosił o pomoc dla naszej koleżanki. Dokładnie. Został jeszcze biber. Tu wystarczy teraz jeden granat, żeby zakończyć całość sytuacji. A Mike ma leciutko mówiąc problemy. Więc zrobimy to. We all improve with time. Widzicie? Dobra. Ty widzisz i ciebie widzą. Niestety facet, nie jest to najlepszy spot. Klęknij. Odwróć. O Boże, nie możesz się odwrócić. Nikt więcej nie wzrósł w siłę. Więc... Karm. Skończymy turę i zobaczymy, co się będzie działo. Nie widzę tego kolorowo, szczególnie po pierwszym spotkaniu. Ich jest dużo. Ale generalnie... Generalnie widać, że kierują się prosto w... kierunku swojej misji. Musi stąd uciec. O kurde, nie strzel! Gąska jest upieczona? Kucharz jakiś. Cholera, tu czterech kolesi było. Niewesoło. This is no longer a good place to be in. O-o. They are like a roaches on the ice box. Nie. Strzelaj. Kurczę, czy ja mam tam? Zostaw go. Znowu klucze. I mean you no harm. No, we will finish you off. Przynajmniej jeden.
mógł się pochwalić celnością przez chwilę. Gotwald! Gdzie uciekasz? Tam jest twój kolega. No nie. Dobra. Doskonale. No respect for human life. Teraz to się na konwencję powołujesz. Ale kto mi rozwalił ogródek? Dobra. Dani reperuje. Na szczęście nie została ranna. Świetnie. Dobra. Nasza koleżanka ma fantastyczny widok na tego gościa. Dobra. Świetnie. Czy ty możesz strzelić? Możesz, ale nie masz w co za bardzo. O, możesz. Świetnie, 61. W tych nie możesz. W tego już nie trzeba. Now they know we will shoot at anything. Dokładnie. Co się rusza i nie rusza, jest nasze. Axel, ty już jesteś wyspotowany. Więc co ci szkodzi? They keep coming, but there will never be enough to defeat us. Liście spadły. Dani się tu martwi. Dobra, Oli. Zniknij sobie. Wejdź tu. I na razie tyle. Mike? Co tam u ciebie, Mike? You will have better luck next time, or I will hang you myself. Okej. Okay. Intruder! We're being invaded. We're being invaded. Intruder! Jeden granat teraz. I exceed my own expectations. Pudło. 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 Kurczę, sporo ich tu jest. Enemy has come out of hiding. Pięknie, pięknie. Dobra, nieważne. Go
celowo w ogóle, czy nie? Gotwan! No brzmi jak Gotwan. I'm not a soldier. No ten się zdecydował na bieganie. Świetnie. Teraz ty, proszę pana, masz problem mały w tej osobie. Nie wiem, czy tracić na niego granata, bo już naprawdę niewiele tych... I mean, you know all. Brawo. Brawo. Oli na razie wymiata. Zrobiłem dwóch gości i to zrobił właśnie Oli. Kurczę, Oli, jesteś w tym momencie dla mnie bohaterem. Brawo. Please, I'm not a soldier. Wow, a czemu ty się cofnąłeś? O! Świetnie. W każdym razie mózgi. Dokładnie. Schowaj się. I chcę, żebyś... O Boże. Poważnie? Wstała. Podbiegła niezauważona do tego drzewa. Brawo. Brawo. Oraz... Klęknąwszy... Strzeliła do tego kolesia. Axel, czy ty jeszcze kogoś widzisz tu? No, oczywiście, że nie. Biber, ty mi jesteś najmniej drogi. Ale mimo wszystko ta misja nie powiedzie się, jeżeli będę miał niedostateczną siłę ognia lub siłę ściągania cudzego ognia. Ja here! Nie wstałeś jeszcze. Ja nie mogę. Dobra. Dani tu pracuje gdzieś, tu. Oli już się wyprodukował. Mike. Uhu. Tak, dokładnie. Look for free. Gdzie ty jesteś, Mike? Przeładuj. Jesteś we właściwej pozycji, więc zasuwaj, facet. Nikogo nie widzisz. I kończymy tą turę. I have performed my duty successfully. O kurde, jeszcze jeden. No to ładnie. Pudło. Pudło. No i co mi zrobisz? No nieźle. Kurde. Ciekawe mi tylko, po co oni przyszli? Co jest ich celem? Pudło. Heavy suppressing fire. Enemy fire. We're being invaded. Byliśmy zaproszeni? Dobra wymówka, kiedy zaczynasz. O, o. Brawo. Jesteśmy Niemcami. Jaki szacunek do ludzkiego życia? Jesteśmy faszystowskimi świniami, palimy ludzi
piecach, przerabiamy ich na mydło, robimy sobie peruki z cudzych włosów. Cholera, blisko podszedłeś, facet. To był tak jakby twój błąd. Cześć, przywitaj się z moim MP38. I don't think they can shoot anymore. Ja pierdolę. Mike, co się z tobą dzieje? Axel, ty się teraz tu bardzo mocno przydasz. On jest wounded. Sprawdźmy. 61%. Dobra, zrobimy to tak. Must fix sight on my weapon. O Boże, poważnie mówisz? Dobra, Dani, co ty... Aha, ty już zrobiłaś. Całkowicie zdrowa jest, świetnie. Dani. Ty nie na wiele teraz, niewiele nawojujesz w tym momencie. Tak. I mean you no harm. Is bad idea. Czyli co? Nic więcej? Poważnie? Jest ciężko ranny. Kiepsko. No dobra. W takim razie zrobimy krok do tyłu na wszelki wypadek. Nasza karm. Haha, ktoś do ciebie strzelał, tak? Nie wiesz kto. O Boże. Brawo. Please. I'm not a soldier. Push up and skills. Teraz to nie ma żadnych wymówek. Trzeba było tu nie przychodzić. On jest ciężko ranny. Tego nie mogę. Tego nie mogę. Tego widzę i jest to naprawdę znakomity strzał. To już nie tak znakomity. Więc... Do not panic! Kurde, zrykoszetowało. Ty poważnie mówisz? Okej. Okay. Dani? Prosiłbym cię, żebyś poszła w tym kierunku. Not another one! We are losing control! I to tyle. Niewesoło. Please! I'm not a soldier! Nie wesoło. And that's that. Świetnie ten akcent jest oddany, ten niemiecki. And that. Nie wiadomo, po Anglii pewnie nic nie zrozumiał. A im się wydaje, że mówił po właściwym języku. Ale w tym momencie ja chyba zakończę nagrywanie. Dziękuję wszystkim. Zobaczymy się za niedługo.